Są książki, których lektura pozostawia w nas głęboki ślad, które zapamiętujemy, a później przeżywamy lub analizujemy wielokrotnie. Są też takie, których jedynym zadaniem jest dostarczyć nam chwilowej rozrywki. O tych bardzo często zapominamy zaraz po tym, kiedy przeczytamy ostatnie zdanie. Ale są też takie książki, które nie robią na nas żadnego wrażenia. Nie wywołują emocji, nie bawią, po prostu są nam obojętne. Zupełnie jakbyśmy nigdy po nie nie sięgnęli. Przyznaję, skusiła mnie okładka tej książki. Z pięknym, kwiatowym motywem, przywodząca na myśl stare tapety albo obrazy w solidnych ramach. Dlatego grafik powinien zdecydowanie dostawać procent od sprzedanych egzemplarzy. Nie znam zupełnie twórczości Barbary Kosmowskiej, ale ją samą kojarzę jako przesympatyczną, ciepłą i otwartą osobę. I być może gdzieś tam podświadomie to takie pozytywne wrażenie sprawiło, że zdecydowałam się sięgnąć po tę powieść. Nie miałam co do niej żadnych oczekiwań, nie wiedziałam tak naprawdę, czego mam się spodziewać, ale ani tematyka, ani sposób pisania mnie nie porwały. A rzecz dotyczy małżeństwa Róży i Karola Polnych. Dwojga ludzi, którzy już od lat żyją nie ze sobą, ale obok siebie. Namiętność między nimi już dawno wygasła, uczuć brak, pozostały tak naprawdę tylko wzajemne pretensje i poczucie obowiązku. Pewnego dnia potulny i cichy Karol wyprowadza się do domku na działce. Róże natomiast zaczynają pocieszać, no powiedzmy, jej przyjaciółki. Ciekawym zabiegiem wydaje się próba spojrzenia na rozstanie głównych bohaterów z perspektywy różnych osób. Na przykład Karol oczekiwał tak naprawdę tylko czułości i normalności, a dostał wiecznie sfrustrowaną żonę, która z każdym rokiem coraz bardziej przypominała jego teściową. Róża po otrząśnięciu się z szoku zaczyna tęsknić za obrazem rodziny, jaki ułożyła w swojej głowie. Czuje się samotna i niezrozumiana. Córki Olga i Aga starają się nie oceniać i nie brać na siebie roli mediatorów. Rozstanie rodziców staje się natomiast impulsem do tego, by przyjrzały się swojemu życiu. Każda z przyjaciółek Róży też zdaje się patrzeć na relacje Polnych przez pryzmat własnych problemów, doświadczeń i emocji. Choć dominującym tematem zdaje się być tutaj kwestia relacji w długoletnim związku, Kosmowska porusza też takie kwestie jak żałoba i społeczne oczekiwanie, że będziemy ją przeżywać w określony sposób, jak tęsknota za młodością czy próba odzyskania straconego czasu. To opowieść o tym, jak bardzo potrafi nas zranić obojętność i krytyka ze strony bliskich, o konsekwencjach toksycznych relacji, o przyjaźni i zdradzie, o dojrzewaniu i starości, o niemożności stworzenia trwałego związku i ucieczce w alkoholizm. A przede wszystkim jest to opowieść o różnych odcieniach miłości i samotności. Jednocześnie ta książka nie ma w sobie tak silnego ładunku emocjonalnego, żeby czytelnik nie mógł się pozbierać po jej lekturze. Wręcz przeciwnie, autorka stara się tutaj pisać z dystansem, z humorem. Tyle tylko, że ja jestem bardzo odpornym, mocno odpornym czytelnikiem na tego typu zabiegi, więc no, niestety nie umiałam ich należycie docenić. Jestem przekonana, że Zachmurzenie umiarkowane znajdzie uznanie części czytelników, natomiast we mnie ta książka nie wywołała żadnych emocji. Trochę jakbym przyglądała się życiu zupełnie obcych mi ludzi i nie czuła potrzeby angażowania się w ich sprawy, ani też dociekania ich motywacji. Nie oznacza to jednak, że nie sięgnę po inne książki Barbary Kosmowskiej, więc jeśli znacie twórczość tej autorki, to podrzućcie proszę w komentarzach do tego odcinka kilka tytułów, szczególnie takich, które Waszym zdaniem warte są uwagi.